Łódź, ulica Targowa, słynna szkoła filmowa w Łodzi. Tutaj mamy willę Oskara Kona. Jest to jeden z najstarszych tutaj budynków. I te mury opuściło wiele znanych polskich filmowców, reżyserów, operatorów kamery, montażystów, scenarzystów. Na pewno nazwiska Polański, Kieślowski, Wajda są Ci znane. Pozwól, że opowiem Ci kilka ciekawych historii na temat tej szkoły, którą również ukończyłem. W środku willi Oskara Kona znajduje się rektorat, ale to, co najbardziej Ci będzie interesowało, to to, że u góry jest sala projekcyjna i bogate archiwum, które wyświetlane jest na taśmie, na zwykłym projektorze. Czuć taką ziarnistość właśnie tego obrazu i to jest naprawdę fantastyczne doznanie. W tym budynku są zajęcia z fotografii, ale również z aktorstwa. Ćwiczą tutaj aktorzy i bardzo często na korytarzach zdarzają się takie właśnie przebrane postacie, recytujące coś zupełnie w innym świecie. Dzisiaj jest tutaj pusto, ponieważ jest początek września, tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, tak więc jest zupełnie cisza, ale najczęściej tutaj dochodzą ciekawe dźwięki. Tutaj w tym miejscu, dokładnie na tej ścianie, wisiały moje zdjęcia podczas egzaminów wstępnych. Dokładnie to pamiętam. Tu nie wyglądało tak ładnie, zostało to miejsce wyremontowane, ale jeśli chodzi właśnie o egzaminy, to w tamtych czasach były dwuetapowe i myślę, że to zostało. Pierwszy etap to była teczka portfolio. Przynosiłeś zdjęcia, które były dorobkiem Twojego życia, można powiedzieć. Natomiast drugi etap, już wrześniowy, czyli mniej więcej o tej porze, kiedy nagrywam ten materiał, to były już realizacje zadanych, określonych, wykonanie określonych zadań, czyli były tematy, które należało zrealizować i później przedstawić. Czyli pierwszy etap to były takie za całokształt, a drugi etap to były po prostu już konkretne zadania. Zobacz, tutaj wiszą właśnie żyłki i można tutaj mocować zdjęcia. No i one po prostu, te mury i te ściany czekają na Ciebie, czekają po prostu na to, aż Ty tutaj zawitasz. W tym budynku obecnie odbywa się festiwal filmowy. Są tutaj również dwa duże studia fotograficzne czy telewizyjne, w których odbywają się zajęcia, bądź to ze światła, bądź to z fotografii. Generalnie studenci obcują tutaj z obrazem fotograficznym. Więc nie tylko fotografowie, nie tylko operatorzy mają tutaj zajęcia właśnie z fotografii, z filmu, ze sztuki operatorskiej, ale również studenci innych wydziałów, ponieważ bez tego, bez tej wiedzy chociażby montażysta nie będzie miał po prostu pojęcia o obrazie, o odpowiednim montażu, pocięciu i złożeniu filmu w jedną całość. Zapytasz zapewne, czy opłaca się tutaj studiować. A ja się zapytam Ciebie, czy w ogóle warto się uczyć? Oczywiście, że warto. Chociażby z dwóch powodów. Masz dostęp do niesłychanie wybitnych osobowości fotograficznych oraz kontakt z innymi studentami, z innymi uczniami. I również tutaj rodzi się pewne pytanie, czy te osobowości, czy ci profesorowie nie wpłyną na Ciebie znacząco tak, że będziesz kopią, kalką tego profesora? Nie, absolutnie nie, ponieważ pracowni jest więcej i Twoja osobowość fotograficzna będzie sumą, czy jakąś wypadkową tych właśnie kontaktów. Tak więc nie ma się czego obawiać i to od Ciebie zależy, jak będziesz fotografować, a nie od poszczególnych profesorów. Czy po skończeniu studiów możesz spocząć na laurach? Czy dyplom szkoły filmowej jest przepustką do wszystkich dróg fotograficznych? Absolutnie nie. To jest dopiero początek Twojej drogi. Wiele moich kolegów i koleżanek ze szkoły filmowej nie zajmują się w tej chwili fotografią. Robią zupełnie coś innego. Ale są tacy, którzy bardzo dużo już wnieśli w tej chwili i już ich nazwiska są bardzo znane. To tylko od Ciebie zależy, jak się potoczą Twoje losy. Ty jesteś kowalem losu i żadna szkoła tutaj nie zrobi za Ciebie porządnego zdjęcia.